Siemacie ludzie, z tej strony Gracz Niedzielny, a to jest 210. część z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Znowu długa przerwa, mimo że obiecywałem, że odcinki będą się ukazywały co tydzień, no ale cóż, nic na to nie poradzę, nie przewidziałem pewnych okoliczności, które spowodowały, że nie mogłem nagrywać, ale wracam do gry, żeby wam tutaj nie uprzykrzać, kogo Serana tutaj zadziałała tymi swoimi kolcami lodowymi. Kto to jest? O, prastarego wampira zadziałała. Ona wampirzyca zadziałała wampira, proszę bardzo. Jestem w tej chwili w Falkret, ponieważ będę chciał się dostać na polanę przodków, żeby odprawić rytuał ćmy i przeczytać prastare zwoje. A dlaczego jestem w Falkret? Otóż z miejsca poprzedniego, a więc tam, gdzieśmy eksplorowali tą jaskinię w poszukiwaniu zimnej damy, tak? Zimnej czy białej damy, już nie pamiętam, jak się nazywał ten miecz. Przeniosłem się do wietrznego domku, żeby zostawić trochę gratów, żeby być lżejszym. I stamtąd już przeniosłem się do Falkret, ponieważ Falkret jest... jest najbliżej, z Falkret jest najbliżej tutaj do Polany Przodków i no cóż, czeka nas tam wyprawa wobec tego. Gdzie to jest? Tam gdzieś pod górę? O kurczę. A jest tam w ogóle jakaś ścieżka czy coś takiego? Chyba będę musiał przejść przez całe Falkret, żeby tam się dostać. No dobra. Nie ma co tutaj zwlekać. Tylko należy się udać bezpośrednio na miejsce. O kurczę, tutaj te górska są niesamowite. Zaraz, ja cię znam. Oho, strażnik mnie rozpoznał. Gdzieś tutaj jakimiś... Wyjdźmy na główną drogę w Falkret. O nie, nie. No dobra, tutaj chyba się przedostaniemy. Nie. Schowaj. Przeskoczysz przez płot? Nie będziesz potrafił przeskoczyć przez płot, Sungamerze. A ten co? A, to Serana. Oje. Wystraszyłem się, że strażnik pędzi, żeby mnie aresztować na przykład za to, że wyciągnąłem buławę Molagbala. Zaraz. Momentos. W jakim kierunku ja idę? Czy ja znowu nie wróciłem? No oczywiście, zakręciłem się. Ja chciałem się po prostu przedostać na drugą stronę Falkret. Otóż to. Ach, ta moja znajomość topografii i orientacja w terenie pozostawia dużo do życzenia. Ostatni odcinek okazał się no, miesiąc czasu temu, także no, znowu była długa przerwa, za co was serdecznie przepraszam, ale no, przerwy te są jakby niezależne ode mnie po prostu. Nie mam na to wpływu. Co tam mam się jakoś dostać? Nie podejdę tędy. Zaraz mapa. No niby już blisko jestem. A spróbujmy iść tędy. Wieża cień szczytu. Co to było? Oż ty. Dobrze, pierz go. Dobra, zczezł był.
Wił. Matrona wił. Korzeń palowy. Weźmy to. Mamy sporo miejsca w ekwipunku. Spróbujmy podejść tędy. Tędy się nie uda. Teraz będę się tutaj błąkał, żeby znaleźć możliwe do podejścia miejsce. Kurde, jak mam się dostać do tej? Schowaj broń, na razie ci to nie będzie potrzebne. Jak tam się dostać, kurczę, na tą polanę przodków? To może być problem. Kto tam jest? No i nie wydawało mi się, że coś słyszę. Tędy? Nie ujdziesz stąd. Z kim tam się znowu leje? Syrana. O, jest jakiś przeciwnik. Kto tam jest? O, bandyci jacyś. Serana go trafiła. Ją chyba. Bandyta Banita. Żelazną strzałę oczywiście też wezmę. Dobra, spróbuję się tędy dostać. Może uda się jakoś podejść. No nie jest stromo, więc jest szansa, żeby się dostać. O, tu jest podejście. Proszę bardzo, jakaś ścieżyna. Chyba się nadziałem. Dobra, pokonany. O, a ta nie była zbyt mocnym przeciwnikiem. Ale dysponowała niestety niezbyt dużym bogactwem. Ten natomiast miał spory zasób złota. Serana musi tutaj niestety dojść, nie przedostanie się przez te głazy, tak jak ja zrobiłem to sprytnie skacząc. No i co? Tędy? Tędy chyba. Tu jest takie ostre podejście, czyli tędy wejdę na górę. Serano, czy ty mi towarzyszysz? No niestety jeszcze nie. Gdzieś tam sobie szukasz przejścia. Dalej tędy. Polana przodków jest. Odkryto. Polana przodków to w ogóle jaskinia jest. Dobra, Syrana chyba mi będzie mogła towarzyszyć wobec tego. Wejdźmy do środka w tej sytuacji. Jest Syrana. Dobra, chodźmy, Syrano. Ciekawy jestem, jakie zagrożenia na nas tutaj czekają. Niezbyt imponujące, nie sądzisz? Jeśli to okaże się stratą czasu, twój przyjaciel Dexion i ja będziemy musieli poważnie porozmawiać, gdy wrócimy. Okej. Tylko jak ja mam dalej iść? Tędy? No to wygląda, że tu jest przejście.
No, twórcy gry zadbali, żeby to nie było takie proste, gdzieś tam jakieś takie lekko zawoalowane przejścia. O, są mi ćmy. Co jest rano? Nadal uważasz, że... Spójrz tylko. Nikt nie był tu od stuleci. Wątpię, by istniało drugie takie miejsce w Skyrim. Jest piękne. No widzisz, zmieniłaś zdanie, a mówiłaś, że niezbyt imponująco to wygląda. A jednak okazało się, że może to sprawić na tobie wrażenie jeszcze. Proszę bardzo, jakie wywierzysko. O! I coś tu się dzieje. Nóż pobrania. Aha, no dobra, czyli nóż do korowania. Użyjmy go. Cóż, mamy nóż. Teraz musimy tylko wytropić jedno z tych drzew kantykowych. A na przykład tutaj jest drzewo kantykowe, proszę bardzo. Kora kantyku, zbierzmy. O, zabrał się sam Janwier za korowanie. Miejmy nadzieję, że ćmy lubią tę korę tak bardzo, jak twierdził Dexion. 7 rojów pradawnych cię mam zwabić. O, na przykład tutaj jest jeden róg. Spójrz na nie. Chyba cię polubiły. Okej, okay, jeden róg zwabiony. Zaczynasz świecić. O, proszę, zaczynam świecić. Dobra, szukajmy kolejnych rojów ciem. Jest kolejny rój ciem. Drugi. Tam jest trzeci. Okej. Okay. Jeszcze obejdźmy tą sadzawkę dookoła w poszukiwaniu ciem. Czwarty. Okej. Okay. O! Ćmy by się potopiły. To już chyba ciemnie będzie. Szukajmy dalej wobec tego. Tam wiem, że na górze były ćmy, tak? Tak jak żeśmy wchodzili. Tu są ćmy. Piąty. Tu jest wyjście. Jeszcze o, tam jeszcze latają, więc fruwają właściwie, nie latają, a fruwają, więc tam spróbujmy się jakoś przedostać. Tutaj jest szósty. O, i tu jest chyba siódmy rój. Jak się tam do niego dobrać? A no właśnie, tam lata sobie. Jest siódmy rój ciem, pradawnych ciem. Myślę, że właśnie na to czekali. Wróćmy na górę i sprawdźmy, czy uda się nam przeczytać zwoje. Okej. Wejdźmy w snop światła. I przeczytaj pradawny zwój. Raczej to będą w księgach, tak? Pradawny zwój krew mam przeczytać. Okej, okay, zaraz zobaczymy.
Prastary zwój krew. Dobra. Czy wy rozumiecie coś z tego? O, zaraz poczekajcie, bo tutaj coś się dzieje. Jakaś mapa się wykreśliła. Kurde, żebym tylko nie ośle był tak jak Dexion. Wow. Ole, lśnienie, shining. Myślałam, że cię straciłam. Twoja twarz zrobiła się biała jak śnieg. Gdzie jesteś, Serano? Wszystko w porządku? Myślałam, że cię straciłam. Twoja twarz zrobiła się biała jak śnieg. Pogadajmy. Nie martw się, nic mi nie jest. Nigdy nie ufałam tym przeklętym zwojom. Kto wie, co te rzeczy mogłyby ci zrobić? Spójrz tylko na Dexiona. A co z łukiem Auriela? Wiesz, gdzie możemy go szukać? O, jest w miejscu zwanym Jaskinią Zmierzchania. Więc to już prawie koniec. W końcu będzie można położyć kres temu niedorzecznemu proroctwu. Gdzie jest ta cała Jaskinia Zmierzchania? Dzięki zwojom wiem, gdzie należy szukać. Ruszajmy więc. Chcę tam dotrzeć, zanim mój ojciec będzie miał szansę nas wytropić. Okej, wykonane ukryte wizje. U nieba bram. Zlokalizuj łuk Auriela. Okej. No natomiast, słuchajcie, a co ze zwojem smoka wobec tego? No nic, ale kontynuujmy rozmowę z Seraną. Co wiesz o łuku Auriela? Niewiele. W księgach historycznych pojawia się na jego temat kilka wzmianek, ale trudno go wytropić. Choć, o ile się orientuję, nigdy nie był w rękach wampirów. To byłoby coś nowego. A ty tu skąd? Dobra, gargulec pokonany. O, czyżby ludzie ojca. Serano, tam jesteś? Jesteś, dobra. Pewno coś słychać. Cenne rzeczy można pozyskać z Gergulców. Kto ich tutaj nasłał? Kto ich tutaj nasłał? Czyżby ojciec Serany? Na to wygląda, że ojciec Serany ich tutaj nasłał. Są jeszcze tam na górze. Chodźmy, Serano, tam ich wyeksterminujemy, póki... A ty tu skąd? O! Serana już kogoś trafiła. Już biegnie tam na górę, tak jak myślałem. Kto tam z kim się bierze, pije? Dobra, Serano. A, to jest Atronach. Eksterminowany. Okej, na szczęście nie byli to zbyt mocni przeciwnicy. Wampirzego pyłu nie będę brał, nie jest mi potrzebny składnik alchemiczny. Okej, dobra, Serano, to co, możemy chyba kontynuować rozmowę, ja schowam broń po prostu. Trzeba ci czegoś? Przeszkadza ci, że pracujemy przeciwko twojemu ojcu? Nie mogę powiedzieć, że mnie to zaskakuje. Miałam podejrzenia, że kiedyś do tego dojdzie. Nie wiedziałam jedynie kiedy. Trudno będzie ci się z tym pogodzić, jeśli konieczne będzie zabicie go. Jeśli... Od początku zakładałam, że taki jest plan. Próbowałam się z tym pogodzić. Chodź. Porozmawiamy o tym innym razem.
Okej, wracajmy wobec tego, znaczy szukajmy dalej łuku Auriela. Wpadli tędy. Wejdźmy do Skyrim w tej sytuacji. Uj. Tędy było przejście gdzieś. Gdzie jest ten bal? Jest tutaj ten bal powalony, po którym żeśmy tu przyszli. Okej, tu jest wyjście. W porządku, teraz ustawmy się w kierunku, w którym mamy się udać i przyjrzyjmy mapę. To będzie gdzieś tu. Kolejna wyprawa nas czeka. Jaskinia Zmierzchania. I gdzieżby tu najbliżej się udać? Zobaczmy. Reduta Kniei. Okej, Reduta Kniei jest najbliżej. Więc udajmy się do Reduty Kniei. Co tutaj mamy? Mroźne wody. Przystań w mroźnych wodach. Udajmy się do Reduty Kniei szybką podróżą, żeby jak najszybciej dostać się do Jaskini Zmierzchania, która jeszcze jest obiektem nieodkrytym. No dobra, Cienisty jest tutaj razem z nami, oczywiście. Chodźcie, kochani, idziemy. A ten co tak się zaczaił? Czy będą tu jeszcze jacyś inni bandyci? A, renegat. Mogą być oczywiście inni renegaci. Jest kolejny renegat. A to czemu nas nie atakuje? O, jednak. Jej reakcja po prostu była opóźniona. Trójura Wiedźmokruka, zbierzmy. Nic więcej nie bierzemy. A co oni tutaj ciekawego mają w ogóle? O kurczę. Jakąś ofiarę tu składali. Fuchu. Ale ze ślizgacza na szczęście nie jest człowieka. Tu jest zaj... Nie wiem, jak ty to znosisz. Chodźmy tędy wobec tego. Serana będzie musiała niestety sobie znaleźć inne miejsce, żeby przejść. A my moglibyśmy znaleźć jakąś ścieżynkę ewentualnie. Tutaj coś jest. Spróbujmy tędy się przemieszczać. Oho, zbroja zadymiła. Co tu tyle tych renegatów jest? Wygląda na to, że tą ścieżynką będziemy mogli się tam przemieścić. Więc zapraszam na podróż. Niestety szybką się tam nie możemy udać. Nie trzeba było tu przyłazić. Ty to skąd? Oho. Och, Serana się znalazła. Dzięki, Serano, za pomoc. A gdzież ona poleciała? Tutaj leży. Tu spoczywa w pokoju. Szklany młot bojowy. O kurczę, ale 29. Ja tego dźwigać nie będę. A kasy mi też nie potrzeba, żeby... Tam kolejni renegaci idą, dobra, ale ja z nimi zaczynać nie będę. Słońce niezbyt dobrze działa na moją skórę, jeśli wiesz, co mam na myśli. Rozumiem, Serano, oczywiście. To jest jakiś fort? Mor Khazgur odkryto.
ale nie będziemy tam wchodzili, żeby nie rozpoczynać niepotrzebnych rozrób. Hops, no skocz do góry. Podskoczysz czy nie podskoczysz? Nie, nie mów, że nie podejdziesz. O, tu jest jakieś podejście. Coś tam widzę. Jest jaskinia zmierzchania. Wejdźmy do niej, żeby ochronić Sranę przed słońcem. Gdzie jest Serana? Serano, gdzie ty jesteś? Jesteś, Serano. Okej. Okay. Słuchajcie, ja w tym momencie, będąc już w mieszkaniu, w jaskini zmierzchania, zakończę ten odcinek. Serana jest bezpieczna, nie jest narażona na działanie promieni słonecznych. Także dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy do tego momentu odtwarzania filmu dotrwali. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnego odcinka. No nie mogę obiecać, czy będzie on faktycznie za tydzień. Zobaczymy, jak będzie, jak wszystko się potoczy, jak będę stał z czasem. Także na razie serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć i czołem.